My czytamy, znaczy od takich fizycznych prawie informacji, wiadomości. No, różnicy, jeśli się słucha do tego, co mówił Pan Tomasz Węclowa wcześniej i teraz Pan Tubiańsz, to różnica była prawie taka, jak w tych proporcjach prasy, wydawanych książek i tak dalej, i tym podobnie. Znaczy, oczywiście w latach 50. nie było nic. Ja jako uczeń, licealista w mieście położonym 500 km od Warszawy, do matury nie słyszałem imienia ani Miłosza, ani Dobrowicza, nie mówiąc już o Biedroniczu Wieloszewskim. Odcięcie było gruntowe, no pewnie coś mówiono przez Wolną Europę, które się słuchało, ale ona była tak zagłuszana, że praktycznie rzecz biorąc, słuchanie ograniczało się do jakichś najważniejszych wiadomości politycznych. Że wysłuchać jakiejś audycji literackiej czy czegoś takiego, to nie było możliwe. Gruntownie sytuacja zmienia się około 56 roku i na przykład moja siostra starsza, która nie wychowywała w ogóle, postanowiła tam swoje nauczycielskie kwalifikacje podnieść i jeździła do studium nauczycielskiego w Zielonej Górze, gdzie się około 56 roku i tam już była mowa o Gombrowiczu oficjalnie na jakiś tam wykład. To dobrze pamiętam, bo ja chyba wtedy pierwszy raz usłyszałem. No, natomiast w Warszawie i po 56 roku, ja zaczynam studia w 57, no to sytuacja była zupełnie inna. Po pierwsze było to, co proszę sobie uzmysłowić, to była pierwsza wielka inwazja literatury światowej w Polsce po wojnie. To przez kilka lat taki młody człowiek jak ja, wówczas młody, to miał takie poczucie, że mu się świat wali na głowie, że to wszystko naraz, że w tym się w ogóle cały XX wiek właściwie, że w tym się właściwie można połapać. No, za wyjątkiem takiej literatury, która była oczywiście polityczna, jak rok 1984 George'a Orwella, ale dobrze pamiętam, że dostałem go od jakiegoś warszawskiego kolegi do przeczytania już na pierwszym roku swoich studiów w wydaniu paryskim. Krążyło tego wiele. Troszkę później to już było znacznie lepiej. No, dlatego, że jeżeli się zostawało, jak się człowiek dostawał na seminarium magisterskie, a pisał, ja na przykład pisałem pracę magisterską w Gombrowiczu, to dostawał taką karteczkę od profesora i z tą karteczką szło się do Biblioteki Instytutu Badań Literackich i tam miało się dostęp właściwie do wszystkich wydawnictw emigracyjnych. Chociaż zapisywały się kolejki, ale kolejki, muszę powiedzieć, z mojej pamięci, gdzie zapisywały się niestety na wydawnictwa głównie literackie, tylko sensacyjno-polityczne. Akurat pamiętam, że gdzieś w 1962 może ukazała się taka książka Krywickiego w serii Dokumenty. Byłem agentem Stalina, do niej dopchać się było strasznie trudno. Do poetyckich i literackich było znacznie łatwiej. Poza tym była Biblioteka Związku Literatów na końcu Krakowskiego Przedmieścia, właściwie między Pałacem Stasica a końcem Krakowskiego Przedmieścia. Wszystko to się odbywało, gdzie no, członkiem trzeba było być członkiem. Ale można wystarczyło być członkiem koła młodych i być miłym dla pań bibliotekarek i właściwie tam można było każdy kolejny numer paryskiej kultury przeczytać. Więc oczywiście to był dostęp wyselekcjonowany, elitarny, ale co jest interesujące, on był zinstytucjonalizowany. Znaczy na wielu egzemplarzach tych książek to do dziś można zobaczyć. Były pieczątki, egzemplarz wymienny dla Biblioteki Instytutu Badań Literackich albo egzemplarz wymienny dla Biblioteki Związku Literatów Polskich, z czego wynikało, że to, znaczy myśmy posyłali do my, czyli Biblioteka Związku Literatów do Maison Lafitte, a Jerzy Giedroyć w rewanżu przysyłał i to przechodziło. Zresztą jak się teraz czyta tą korespondencję,
różną, to wyraźnie widać, że w ten sposób to przebiega. Teraz jak to działa, tak mniej więcej to obiegało. Oczywiście, że to był dostęp bardzo wyselekcjonowany, limitowany, wyselekcjonowany. W roku 1980 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, w której pracowali też już nasi koledzy i przyjaciele, Piotr Matywiecki, tam poeta i krytyk pracował, wystawiła wszystkie tak zwane cibelia do podręcznego dostępu. To już jest pośrednio. Ludzie tam też stali w kolejce, bo właśnie dla takich zwykłych czytelników to właściwie był pierwszy taki moment swobodnego dostępu. I sam pamiętam, że spotkałem tam człowieka takiego, który był, nie wiem, nauczycielem, nie wiem, był z zawodu, żeby tak powiedzieć, należał do szerokiej publiczności, a nie do tej wtajemniczonej, który mówił do mnie z taką bardzo zasępioną twarzą. Że panie, nie wiem, czy mi życia starczy, żeby ja to wszystko do końca przeczytał. Jak to działa? No, mogę powiedzieć, przy czym chodzi nam teraz już, myślę, ściśle o Miłoszu i o rodzinnej Europie. To ja o tym wspominam w tej pierwszym szkicu tej książeczki, którą Krzysztof przedstawiał. Jak ja przeczytałem teraz pierwszy rodzinną Europę, to rzecz jest gdzieś około 64-65 roku, myślę. Pożyczył mi ją tamty kuzyna, mój wczesny przyjaciel i mentor, potem redaktor wieloletni, wówczas zastępca Adama Tarna, potem redaktor wieloletni Dialogu, osobowość niezwykła. I ja to przeczytałem, jak to się mówi, jednym tchem, w jedną noc. I to nie dlatego, że jutro trzeba było oddać, bo czasem tak bywało, że się dostawało na jedną noc, czy na parę godzin trzeba było to przeczytać. Z poczuciem tak pisze, jakby był rażony piorunem. Dlaczego? Nie dlatego, że tam jakaś taka sensacyjna warstwa polityczna mnie mogła dotykać, bo to właściwie mieliśmy z całą tą taką warstwę informacyjno-polityczną, to myśmy już w połowie lat 60. mieli w znacznej mierze za sobą. Natomiast najważniejsze było to, że nikt, byłem wtedy młodym, czynnym i ambitnym krytykiem literackim, nikt w Polsce tak nie pisał. To było najważniejsze doświadczenie. Co to znaczy tak? Używam z całą świadomością określenia, które Czesław Miłosz puścił w świat, a ja się do niego przyzwyczaiłem. To znaczy, nikt nie miał tak ustawionego głosu. Bo to nie chodzi o stylistykę, o poetykę, tylko o pewien rodzaj wypowiedzi integralnie osobowej. No, myśmy mieli trochę takie poczucie wtedy, bo wiemy, my, powiedzmy właśnie ci ambitni młodzi jeszcze wówczas, że literatura, współczesna literatura polska jest interesująca, ale jest wtórna. Że tu się udaje Paryż, to tamto i owamto. Natomiast to było napisane, to rażenie piorunem było napisane, polegało na tym, że właśnie ja po przeczytaniu miałem takie odkrycie, że w ogóle tak można. Znaczy, że w ogóle tak można z takim poczuciem osobistej odrębności i ważności doświadczenia historyczno-kulturowego, które niosę ze sobą ja, autor tej książki, tego, że ono w ogóle jest, że ono nie może w ogóle zniknąć ze świata, że ja jestem tutaj i jakby też mam to zobowiązanie i tak dalej i tym podobnie. I z tym poczuciem oddałem tą książkę i bez żadnych następstw. Już
Znaczy w cały kontekst kulturalno-intelektualny, w jakim ja się obracałem, to właściwie oddalał od tego, co tam wtedy zostało powiedziane, bo gdybym ja to wtedy zrozumiał, to prawdopodobnie też zupełnie inaczej następne przynajmniej ze dwie dekady bym myślał i pisał. To było obok dziennika Gombrowicza, który się czytało, obok dziennika Gombrowicza, innych jeszcze się wtedy Józefa Czapskiego prawie się nie czytało, czy Jeleńskiego, Stępowskiego mało, ale te dwa sposoby wypowiedzi były niewątpliwie fascynujące i zobowiązujące. Teraz jak to działało? To działało, jak myślę, bardzo pośrednio. Jak zwykle zresztą chyba ważna literatura. Bo jeśli się przyjrzeć temu, co się dzieje, działało skrycie i pośrednio. Powiem najpierw na przykładzie, który jest trochę późniejszy, którym się bliżej zajmuję, nawet w tych dniach mogę powiedzieć, mianowicie książki Czesława Miłosza o Brzozowskim, które w 62 roku się ukazuje. Jestem całkiem Brzozowskiego do roku 1962 właściwie nie było. Wydawnictwo najpierw był ekskomunikowany, potem po październiku to się tam otworzyło. Wydawnictwo literackie wydało powieści w 1957 roku, ale dalej nic nie było. I to już nie polegało na tym, że był jakiś zakaz cenzuralny czy polityczny, choć oczywiście bali się tego, co tam on robił z tym marksizmem, to się ciągle oczywiście bawa. Ale w zasadzie nie było zainteresowania. Nie było. W roku 1962 ukazuje się Człowiek wśród Skorpionów. Bo wcześniej w tym domu listu właśnie czyta z wielką uwagą Jerzy Wieprz, Czesław Miłosz, pierwszy tom. Historia powstawania, zresztą i rodziny Europy, i 52-63, i Człowieka wśród Skorpionów jest bardzo blisko opowiedziane. I co się dzieje? Jak widzę, to pamiętam dokładnie, jak mój profesor filozofii, Bronisław Baczko, pokazuje mi tą książkę Miłosza, Człowiek wśród Skorpionów, o Stanisławie Brzozowskim. I to się dzieje na wiosnę 62 roku, jak myślę. A w październiku, mogę się o rok poślizgnąć, to znaczy przesunmy to na 63. A w październiku 63 roku Bronisław Baczko otwiera roczne seminarium o filozofii Stanisława Brzozowskiego, od którego właściwie zaczyna się renesans. No potem piszą o Brzozowskim, Kołakowski, Walicki i wielu, proszę? I tak, i jeszcze później Metzfeld, i wielu innych. No? I nie chcę przesadzić, bo nikt tego dobrze nie wie i każde takie, nie można w żadnym takim deterministycznym porządku tego usłyszeć, że to prawda, tak było, no stąd. Ale w moim wspomnieniu ciąg tej inspiracji jest wyraźny. A co nawiedziło, sam sobie ciągle próbuję odpowiedzieć, co nawiedziło Miłosza, żeby się właśnie zająć tym Brzozowskim wtedy, na przełomie 60-61 roku, to jest osobna kwestia. Otóż z rodzinną Europą moim zdaniem jest całkiem podobnie. Rodzinna Europa działa podziemnie, w tym sensie, no nie tylko w tym, że jest tam dawana do ale ten obiekt w Polsce był półjawny, jak nie wiem, w końcu nie tak tajny jak w Litwie. Ale jak ona działa? Przecież pojawia się stopniowo cała konstelacja książek, autorzy, którzy w ogóle nie myśleli o tamtych swoich światach, zaczynają o nich myśleć. Po pierwsze pojawia się analogiczny tom esejów Zbigniewa Herberta, który nosi tytuł Barbarzyńca w ogrodzie i jest wyraźnie dialogowy, bo z rodzinnej Europy to w ogóle spara.
Trzeba zobaczyć, jak, w jaki sposób oni sobie, sobie odpowiadają. Po drugie, wybitny prozaik, jeden z ważniejszych, wraca do kolonii wileńskiej, o której zapomniał. Tadeusz Kłopocki, jak mówicie. I stopniowo zaczyna się, Julian Strykowski wraca do swojej Galicji. Włodzimierz Odojewski również i tak dalej i tym podobnie. Parę ja tych tytułów też tutaj wymieniam, ale to nie jest rozpracowane. No, to nie jest dopracowane i też nie chodzi mi o to, żeby pokazać, żeby w jakimś takim deterministycznym porządku, jakiegoś bezpośredniego wpływu. Ale ten zwrot od stylizacji, no, można powiedzieć, paryżsko-amerykańskich do tej rodzinnej Europy, ja wyraźnie widzę w tamtych latach i w tym, co robią różni inni pisarze. Jak ta rodzinna, jak oni sami wracają do tej rodzinnej Europy, to jeszcze trzeba by się dobrze w tym rozpatrzyć. Teraz jest trzeci krok, o którym już mówił pan Tomasz Węclowa, ale ja pozwolę sobie coś jeszcze dopowiedzieć. Po pierwsze, jest pewna różnica, którą ja coraz bardziej dotkliwie odczuwam w kontaktach ze studentami, czy z doktorantami, albo nawet z młodymi uczonymi. Ja należę, znaczy ja sam mam takie poczucie, że należę do pokolenia wojennego, choć urodziłem się w roku 1940, a z wojny prawie nic nie pamiętam. Ale na czym polega to poczucie? Najkrócej rzecz biorąc, polega ona na tym, że moim pejzażem, żeby tak powiedzieć, pierwszym pejzażem, jaki ja pamiętam, to są gruzy. Świat w gruzach. Świat zrujnowany to nie jest dla mnie egzotyczne i dla wszystkich z tego obrazu świata zrujnowanego wynika też takie poczucie, że świat, w którym w ogóle wszystko toczy się jako tako dobrze, jest cudowny. Jest wyjątkowy. Prawidłowością raczej są gruzowiska. To państwo mają Różewicza, Mrozkiego, wielu innych pisarzy. Takie poczucie, takiego doświadczenia ekstremalnego. Otóż z takiego poczucia doświadczenia ekstremalnego, które jest, ono staje się nieprzekazywane. To znaczy pokolenia, które wychowały się w świecie tak lub inaczej zabezpieczonym, właściwie nie wiedzą, o czym się mówi. Otóż z tego poczucia wynikało być może ze znajomości historii to, że ja na przełomie lat 80. i 90. miałem dokładnie to samo poczucie, co pan Tomasz Węclowa. To znaczy takie, że to raczej nastąpi jakaś straszliwa katastrofa. Zablokowane przez kilkadziesiąt lat, zaszpuntowane, zalane asfaltem, wszystkie te złoża historycznych krzywd, zemst, wszystkiego, jak to eksploduje, to naprawdę będzie koniec świata. A raczej więcej wskazywało na możliwość eksplozji niż odwrotnie. I całkowicie, no, jak wiemy, potoczyło się zupełnie inaczej i właściwie cudownie. W jakimś roku 1985, też nie mówię o takich politycznych konsekwencjach, ale pomimo tych przejściowych, jak myślę obecnie, zresztą byłoby dziwne, gdyby ich nie było, gdyby się od razu wszystko idyllicznie układało, tych przejściowych nieporozumień, czy między Litwą a Polską, czy między Polską a Ukrainą, że to zasadniczo rzecz biorąc proces jest nieodwracalny. Że już nie muszą w nim następować, zablokowane, to też jest tym. Otóż tak samo myślę, że
I to też jest w granicach cudu. To znaczy rodzinna Europa, tutaj już rozumiana jako pewien symbol tej części Europy i świata. Poczucie tego, że ona jest rodzinna. Koncepcja ULB, przy czym, co jest bardzo, jak się czyta te listy, to zresztą historycznie to jest normalne, tylko po ludzku jest dziwne. Znaczy właściwie Miłosz najmniej rozumiał Mieroszewskiego, a Mieroszewski najmniej Miłosza. Natomiast historycznie oni mówią to samo, w dwóch różnych językach. To jest pełne kąśliwości Miłosza wobec Mieroszewskiego. Więc to też my nie wiemy, jak to działało, no, bo przełożenie takiego to już działało dość długo i to zwłaszcza w tych ruchach opozycyjnych i w tych aktach Solidarności i tak dalej, to było ciągle obecne, ale wcale nie było żadnej gwarancji, że się nie odezwie, jak się zresztą odzywa w różnych od 10-13 lat w różnych takich koncepcjach czy rozrachunkowych. Krótko mówiąc, ja myślę, że my jeszcze nie ogarniamy i dzięki takim przedsięwzięciom jak to, które dziś inicjujemy, może będziemy mogli lepiej ogarniać właśnie sposobu działania, zmieniania rzeczywistości przez to, że się zmienia jakieś relacje między ludźmi. No i ich stawy, ich sposoby wyobrażania sobie siebie, patrzenia na siebie i tak dalej, i tym podobnie. Że tu zawdzięczamy bardzo wiele, jeśli nie prawie wszystko w sensie takim ideowo-kulturowym, kulturze Giedroyciowi, Miłoszowi, Mieroszewskiemu i całemu temu kręgu. Krótko mówiąc, tak czasem mówię swoim studentom, bo wydaje mi się, że słabo naturalnie. Tutaj mogła być Srebrenica, nie było żadnych gwarancji. Jeszcze zwłaszcza, że o ile ja wiem, a Krzysztof pewnie wie lepiej, przez to Srebrenicą to jest tak, że to Serbowie zlikwidowali Serbów, bo Bośniacy są Serbami, tylko muzułmanami. A tam, nie wiem czy Państwo wiedzą, to ustawiono taki sznurek na wysokości 140 cm. Kto miał powyżej 140, to znaczy mógł nosić karabin, był zlikwidowany. To się działo w ogóle na naszych oczach. Tam pisze, nie chcę tego powtarzać, ale w skrócie wam to przypomnieć. Ta część Europy przez cały wiek XIX i znaczną część wieku XX, także przez pakt Ribbentrop-Mołotow, a nawet przez układy jałtańsko-poczdańskie, to ona, jej symbolicznym miejscem jest Dreikaiser-Eke, który znajduje się koło Krzeszowa, koło Krakowa, 20 czy 30 km na zachód od Krakowa, czyli Trójkąt Trzech Cesarzy. Tam się spotykały granice trzech mocarstw rozbiorowych. W weselu Andrzeja Wajdy, tam Państwo widzą to tło, tam się zmieniają straże. To się dzieje na tej scenie. Takiej realności nie było w ogóle politycznie. Nie było jej także, co warto jeszcze zaznaczyć, chociaż nie chcę Państwa akademickimi kwestiami mówić. Nie było jej jako przedmiotu nauki historycznej. Nowoczesna nauka historyczna ukształtowała się w XIX i na początku XX wieku, głównie zresztą w uniwersytetach niemieckich, ale nie tylko. I niczego takiego jak Polska, Litwa, Słowacja i Białoruś nie było wówczas jako przedmiotu nauki historycznej. Ja to często sprowadzam do takiej empirycznej kwestii, bo intelektualiści i artyści z tej części Europy mają bardzo często takie kompleksy wobec Zachodu, że nas nie ma, to jest jeden
z rezultatów tego, że kiedy wykreślano mapy, to nas przy nich nie było. Znaczy to wykreślanie nie było po prostu. Kiedy układano kalendarze najważniejszych dat historycznych, to nas też wtedy nie było. A to ukształtowało wyobraźnię europejską w elementarnym rozumieniu, to znaczy europejskich szkolarzy, licealistów i studentów. I to pracowało przez 6 pokoleń mniej więcej. Zmiana tego jest na szczęście w ostatnim dokładnie 20 latach, no, zaczyna się trochę wcześniej. Zmiana tego jest naszym bardzo ważnym zadaniem, ale ona też musi potrwać przynajmniej 2 pokolenia, jeśli tam trwało 6 pokoleń. I tak pracując, kończę, możemy śmiało powiedzieć, że nie zgadzamy się z panią kanclerz w kwestii końca multikulti, bo może skończyło się rzeczywiście złe i propagandowe rozumienie, prawda? Natomiast nigdy nie skończy się to, że bo, które zresztą tam w ogóle nie zakładało dobrego wzajemnego rozpoznawania się. No? Nigdy nie skończy się to, żebyśmy raczej budowali świat, w którym się rozumiemy, niż dopuszczali do tego, żeby miały miejsce takie katastrofy. Dziękuję bardzo.